Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Konferencja prasowa Konfederacji przed Pałacem Prezydenckim. Przedstawiamy propozycję Konfederacji mającą na celu przekroczenie impasu, który jest w stosunkach polsko-ukraińskich w zakresie upamiętnienia, przede wszystkim poszukiwania, ekshumowania i pochowania ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii na Polakach, na Wołyniu i na Małopolsce Wschodniej i w Małopolsce Wschodniej. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli, 80. rocznica. Wielu oczekiwało jakiegoś przełomu, tego przełomu niestety nie ma. Mamy natomiast spektakularne fiasko polityki prowadzonej przez państwo polskie, polityki najhojniejsze w relacji do PKB, czy jednej z najhojniejszych w całej Unii Europejskiej, polityki w liczbach bezwzględnych idącej w dziesiątki miliardów złotych wsparcia dla Ukrainy i polityki nie tylko nieskutkującej jakimś postępem w zakresie poszukiwania, ekshumowania, pochowania i upamiętnienia polskich ofiar rzezi wołyńskiej, czy szerzej tego całego ludobójstwa, ale polityki skutkującej upokorzeniami, polityki odkrywającej fiasko polityki prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. To, co widzieliśmy wczoraj, to było wejście prezydenta Andrzeja Dudy w język ukraińskiej polityki historycznej, gdzie nie ma już sprawców, gdzie nie ma już narodowości ofiar, gdzie mówi się o jakichś ofiarach Wołynia. Tak jak przypomnijmy retorykę polityków izraelskich, którzy mówili właśnie o ofiarach polskiej ziemi, że to polska ziemia tutaj miała ofiary Holokaustu. Tak podobnie, w podobną retorykę wszedł prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Zełenskim, mówiąc o ofiarach Wołynia, nie o ofiarach konkretnego ludobójstwa, konkretnego cyklu mordów, zbiorowych mordów, który zaczął się od Krwawej Niedzieli. Tymczasem dziesiątki tysięcy, ponad 100 tysięcy ofiar czekają na to, żeby ich kości odnaleźć, żeby ich zidentyfikować, żeby ich pochować, żeby ich upamiętnić i żeby na Ukrainie też przestać czcić jako bohaterów tych, którzy za to wszystko odpowiadają. I Konfederacja proponuje konkretną odpowiedź, konkretne rozwiązanie. To rozwiązanie jest zilustrowane tutaj na tych wszystkich planszach, które są za nami i to rozwiązanie jest również tutaj w postaci projektu, który proponujemy. To jest projekt nowego traktatu, nowej umowy pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o przeprowadzeniu ekshumacji oraz upamiętnieniu obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej będącej ofiarami zbrodni ludobójstwa. Przypomnijmy, że mniej więcej 10 dni temu prezes IPN, pan dr Karol Nawrocki, poinformował na antenie jednej z telewizji, że wszystkie wnioski o poszukiwania i ekshumację złożone przez Instytut Pamięci Narodowej są blokowane przez stronę ukraińską. Samorządy ukraińskie zwracają się, czy regionalna administracja zwraca się do administracji prezydenta Zełenskiego o zaopiniowanie lub rozpatrzenie tych wniosków i następnie są one blokowane. Ta sytuacja dłużej trwać nie może i żeby ona nie trwała, musi zostać ta sprawa unormowana na poziomie międzynarodowym. To powinno być postulatem polskiej dyplomacji, to powinno być postulatem polskiego prezydenta. W tej umowie, którą tu przedstawiamy, liczącej w sumie 11 artykułów, unormowane są wszystkie rzeczy, których potrzebujemy. To znaczy horyzontalna zgoda na prowadzenie poszukiwań i ekshumacji, to znaczy zgoda na to, żeby następnie dokonywać identyfikacji ofiar poprzez pobranie materiału genetycznego, tworzenie bazy, dokładnie tak samo jak w tej chwili w Polsce to następuje poprzez poszukiwanie i identyfikowanie ofiar zbrodni komunistycznych. Następnie również ta sprawa obejmuje zgodę na stworzenie cmentarza i mauzoleum ofiar, w której godnie mogłyby być te wszystkie ofiary pochowane, miejsca pamięci, miejsca upamiętnienia. To, co należy podkreślić, to, że ten postulat nie rodzi żadnych konsekwencji, jak to wiele osób postrzega, dla toczącej się wojny. Zwróćmy na to uwagę, że w tej chwili strona ukraińska prowadzi ekshumację zarówno ofiar trwającej wojny, jak i również z czasów II wojny światowej. Zarówno ofiar ukraińskich, jak i ofiar rosyjskich, między innymi żołnierzy NKWD. Skoro to jest możliwe, działania wojenne nie toczą się przecież na całej Ukrainie, to również to, co my postulujemy, jest jak najbardziej możliwe i pożądane.
zmiany. To by dobrze wpłynęło na stosunki polsko-ukraińskie, dlatego że pozwoliłoby zmniejszyć napięcie pomiędzy naszymi państwami, zmniejszyć tę kontrowersję, która w tej chwili jest wynikająca z blokowania tych ekshumacji i z blokowania upamiętnienia ofiar. Zwracam uwagę, że nie oczekujemy tutaj w tej umowie od państwa ukraińskiego, że coś zostanie zrobione dla nas, za nas. Chcemy tylko, żeby w Instytucie Pamięci Narodowej mógł powstać specjalnie taki nowy departament, czy nowe departamenty zajmujące się tym, które miałyby swoje przedstawicielstwo i przede wszystkim uprawnienie do działania na Ukrainie przy obserwacji odpowiednich czynników ze strony ukraińskiej. Tak się w takich sytuacjach postępuje. Uważamy to za cywilizowaną formę współpracy międzynarodowej, jak również formę umowy międzynarodowej. Oczywiście to jest projekt do negocjacji, ale od czegoś trzeba zacząć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przebimbał 8 lat swojej władzy i rok wojny. Nie przedstawili żadnej konkretnej propozycji. My tą propozycję przedstawiamy. Dzisiaj umieścimy ją w internecie. Jest ona do dyskusji. Każdy może zgłosić swoje uwagi ze strony polskiej, ze strony ukraińskiej. O nic innego nam nie chodzi, jak żeby prawda historyczna została po prostu uznana, ofiary pochowane i żebyśmy tą smutną, bardzo smutną, tragiczną sprawę mogli zostawić za sobą i żyć w zgodzie. Żyć jak cywilizowani Europejczycy, którzy potrafią uznać fakty i którzy potrafią zadbać o swoich zmarłych. W tej chwili nam, Polakom, jest to blokowane, co bardzo boli tych Polaków, którzy mają poczucie własnej godności, a nie przedkładają przed poczucie narodowej godności, przed obowiązki wobec swoich ofiar, jakieś cele związane z uprawianiem polityki międzynarodowej, tak jak robią to prezydent czy premier, związani z obozem PiS-u. Konfederacja tutaj upomina się o godność narodu polskiego i o te wszystkie sprawy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem, a już z góry zapraszam wszystkich do zapoznawania się z tym projektem i z założeniami właśnie tego, w jaki sposób chcemy te sprawy rozwiązać. Przedstawimy również to do konsultacji innym siłom politycznym. Udostępnimy oczywiście Instytutowi Pamięci Narodowej, prezydentowi, premierowi ten projekt i zwracam uwagę, że jest to pewien postęp w ogóle w debacie programowej nad tą kwestią, bo my nie chcemy debaty emocjonalnej. Proszę zwrócić uwagę, my nie domagamy się przeprosin. My domagamy się tutaj umowy międzynarodowej, żeby umawiające się strony zabezpieczyły swoje interesy w cywilizowany sposób. Oczekujemy właśnie tego. Czy są pytania? Bardzo proszę. Po pierwsze, pani redaktor, sytuacja w następnym parlamencie zależy od wyborców, a nie od nas. My przedstawiamy propozycje. Na przykład dzisiaj przedstawiamy propozycję traktatu polsko-ukraińskiego, który ma zamknąć blokowaną obecnie kwestię ekshumacji, które muszą zostać dokonane, no bo pochowanie swoich ofiar to obowiązek cywilizowanych ludzi. Nie można przechodzić na tym do porządku dziennego. Natomiast to, jak na tą ofertę Polacy reagują, to jest wynik milionów indywidualnych decyzji. Druga sprawa, to jak ukształtuje się sytuacja po wyborach, zależy oczywiście od wyników wyborów i od postawy konkretnych sił politycznych. Nie wiemy, jakie siły polityczne w jakiej liczbie wejdą do Sejmu, w związku z czym nie wiemy też, jakie się ukształtują większości. Natomiast bardzo proszę, żeby nie traktować Konfederacji jako jakiegoś czynnika dopełniającego pozycję innych sił politycznych. Jeżeli siły polityczne takie jak PiS, czy Platforma, czy Lewica tracą swoich wyborców i tracą swoją pozycję polityczną, to znaczy, że my dobrze wykonujemy swoje obowiązki, wyborcy przepływają do Konfederacji. No i proszę zwrócić się do tych sił, do PiS-u, Platformy, Lewicy, PSL-u, Szymona Hołowni, pytaniem, jakie postulaty Konfederacji oni chcą zacząć realizować. Proszę nas nie pytać, komu my chcemy dopełniać jego braki polityczne, bo naszym obowiązkiem nie jest dopełniać braki polityczne pozostałych formacji, tylko naszym obowiązkiem jest marginalizować ich w interesie Polaków, w interesie naszych wyborców. Gdybyśmy uważali, że którakolwiek z tych sił, jak PiS, Platforma, PSL, Lewica czy Polska 2050 ma jakiś szczególny walor polityczny, to być może byśmy się tam zapisali zamiast tworzyć Konfederację. My nie jesteśmy od rozwiązywania ich problemów.
problemów. Proszę przestać kierować do nas takie pytania. My jesteśmy ich problemem. I ten problem do wyborów będzie jeszcze większy, dlatego że zamierzamy wprowadzić kilkudziesięciu posłów i w tej kadencji Sejmu ani jeden poseł Konfederacji nie sprzedał się obozowi rządzącemu za stanowiska. I zapowiadamy podobną politykę w następnej kadencji Sejmu. I nie jest to dla nich dobra wiadomość, ale to jest dobra wiadomość dla zwykłych Polaków, w obronie których stajemy. Panie redaktor, na razie nie mamy wrażenia, że którakolwiek siła polityczna walczy o nasze względy. Niech zaczną, tak żeby wyborcy to widzieli, to wtedy podyskutujemy. Na razie widzimy hipokryzję, na razie widzimy poczucie wyższości, na razie widzimy tanie oszustwa, jak w wypadku Rafała Trzaskowskiego, który zapowiadał przed drugą turą wyborów prezydenckich, że blisko mu do wolnorynkowych wyborców Konfederacji, albo że przyszedłby na Marsz Niepodległości, a później marszu próbował zakazywać. Zaś wolności obywatelskie ogranicza, na przykład w tej chwili chce 50 tysiącom warszawiaków uniemożliwić jeżdżenie swoimi legalnie posiadanymi autami. No więc to jest komedia. My na razie śmiejemy się po prostu z tych ruchów, które wykonują te inne siły polityczne, bo na nic innego ten spektakl hipokryzji nie zasługuje. Natomiast oni mają doświadczenie w dogadywaniu się ze sobą. Na przykład w sprawie KPO PiS dogadywał się z Lewicą. No to niech się dogadują. PiS z Platformą wspólnie startował z jednej listy wyborczej. Pamiętamy o tym przecież. No to niech się dogadują. Mają bardzo wiele punktów programowych wspólnych. Publicznie to deklarują. No to niech realizują, jeżeli zdołają wygrać wybory, stworzyć większość, to niech realizują swój program, a jeżeli chcą, przegrają wybory, Polacy nie dadzą im mandatu do rządzenia, to wtedy zapraszamy do przejrzenia programu Konfederacji, który opublikowaliśmy, no i czekamy po prostu na to, które postulaty Konfederacji będą chcieli realizować. Czas na poważną debatę programową, a nie tworzenie jakichś wirtualnych etykiet politycznych, typu PiS wymyślił sobie, że on stanowi obóz patriotyczny, Platforma wymyśliła, że stanowi obóz demokratyczny, no i jakby no my nie jesteśmy od komentowania, tylko jesteśmy od walki z nimi, walki wyborczej. Na tej chwili nie można powiedzieć, że jakakolwiek koalicja będzie wyklucza pan przewodniczący. Wyborcy będą decydować. Teraz wracając już do tematu samej konferencji. Tak. Jeżeli chodzi na przykład o ramy czasowe tej umowy, kiedy państwa zdaniem ona powinna zostać wprowadzona, ile czasu na jej wykonanie, kto powinien ją podpisać? Oczywiście taką umowę powinny ratyfikować konstytucyjne organy obu państw. Z polskiej strony oczywiście taką umowę by podpisywał prezydent po zatwierdzeniu przez parlament. Taka umowa mogłaby wejść w życie tak szybko, jak zostanie wynegocjowana i zaakceptowana przez obie strony. Więc to oczywiście jest proces dyplomatyczny. No myślę, że minimum kilka miesięcy potrzeba by na to, żeby to wynegocjować. Natomiast realizacja no, zajęłaby wiele lat, dlatego że mówimy o dziesiątkach tysięcy lub stu kilkudziesięciu tysiącach ofiar. To jest też przedmiot sporu historyków, ile właściwie jest ofiar, tak? My nawet tych ofiar nie mamy policzonych, więc nie możemy w tej chwili oszacować, ile czasu, ile pieniędzy potrzeba byłoby na ekshumację. Natomiast, żeby jakieś zadanie skończyć, to wpierw trzeba je zacząć. No ja myślę, że minimalny czas realizacji takiego zadania to byłoby kilka, kilkanaście lat. Tak samo budowa odpowiednio godnego mauzoleum, odpowiedniego upamiętnienia, czy takiego dużego cmentarza z jakimś pomnikiem, być może z jakimś ośrodkiem edukacyjnym, który mógłby stać się źródłem polsko-ukraińskiego pojednania opartego na prawdzie i na szacunku dla ofiar, a nie opartego na zamazywaniu przeszłości, próbie jej ignorowania i przemilczenia, no to myślę, że perspektywa to jest nawet wieloletnia. I oczywiście taka umowa nie musi mieć ram czasowych. Taka umowa musi stworzyć podstawę prawną do działań. W tej chwili mamy podstawę prawną do blokowania działań. I potrzebujemy, skoro bardzo tak władze zainwestowały w stosunki polsko-ukraińskie, potrzebujemy stworzyć podstawy do tego, żeby w stosunkach polsko-ukraińskich wydarzyły się rzeczy dobre, nie tylko dla Ukrainy, ale także dobre dla Polski. Ja nie będę prognozował reakcji, dlatego że to by mogło przesądzać jakiś odbiór drugiej strony czy czynników politycznych w Polsce.
My liczymy przede wszystkim na konstruktywną dyskusję. Powiem, na co liczymy, tak? To jest poważny projekt napisany przez prawników po przeanalizowaniu obecnie obowiązujących umów pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest projekt merytoryczny. Jakiekolwiek w tej chwili wszystkie projekty, żeby coś w tej sprawie zrobić, są dyskredytowane. A nie da się, bo trwa wojna, albo a nie da się, bo ci, co o tym mówią, to mają złe intencje. My mamy tu dobre intencje. Natomiast udzielanie odpowiedzi na te propozycje to jest rola dyplomatów ukraińskich, polityków ukraińskich, ukraińskiej opinii publicznej reprezentowanej przez liderów partyjnych czy przez media, a po polskiej stronie no mamy tutaj za sobą Pałac Prezydencki. Liczymy, że pan prezydent, który sam mówił, że przedstawi umowę polsko-ukraińską, ale nie przedstawił jej założeń, zechce się tym założeniom naszym co najmniej przyjrzeć lub do nich odnieść. My też chętnie poznamy założenia proponowanej umowy przez pana prezydenta. Natomiast minęło wiele miesięcy od tych zapowiedzi i my do dziś o tych założeniach nic nie wiemy. Więc chętnie się dowiemy. I oczywiście nie będę też wyprzedzał wydarzeń. No zakładam, że MSZ czy partia rządząca też do tego jakoś się odniesie. Myślę, że to jest sprawa bardzo ważna też dla wielu wyborców innych partii politycznych. Wczoraj uczestniczyłem w debacie politycznej w Polsacie. Mogę powiedzieć, że właściwie wszystkie siły polityczne w różny sposób, ale wypowiadały się, że to jest temat ważny. Więc myślę, że wszyscy powinni poważnie przyjrzeć się naszemu projektowi, a jak im się nie będzie podobał, to przedstawić swój. Tak się prowadzi debatę. Dzisiaj zostanie umieszczony w internecie do dyspozycji wszystkich i dzisiaj też prześlemy do innych środowisk politycznych czy do administracji te nasze propozycje. Nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do zapoznawania się. Dziękuję.